żadne z państw Zachodu nie będzie żałowało żadnej Ukrainy. Ale nie miejmy złudzeń. Te same państwa postąpią dokładnie tak samo, gdy w podobnej sytuacji, nie daj Bóg, znalazłaby się kiedykolwiek Polska. Nie jest to wniosek wynikający z naszych doświadczeń historycznych, obserwacji konkretnych posunięć dyplomatycznych, logiki nawet, no ale zasad, które w tej grze obowiązują i niestety nie my te zasady tworzymy. Słaby nie ma głosu, naiwnych nie dopuszcza się do poważnych rozmów, a głupich się wykorzystuje. A jak dopiero nazwać kogoś, kto z wszystkich tych niemocy robi oręż i pręży przyozdobioną w nie pierś? Głupcem jest na przykład ten, który sądzi, że jego prywatne relacje z jakimś zagranicznym ministrem czy szefem innego państwa przełożą się natychmiastowo na cokolwiek w polityce. Te wszystkie sceny z gorących powitań, uścisków, te uśmiechy, przytulania, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, posty na X-ie, w których to co drugie słowo pada bardzo często przecież określenie przyjaciel, warte są tyle, co stojąca za nimi siła. A ja tam idąc za Jackiem Kaczmarskim, nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując skopelat. Kilka dni temu prezydent Zełenski przez przypadek powiedział coś, co powinno mocno nas zaalarmować i to po raz kolejny, ale nie zaalarmowało. Oczywiście jak zwykle skupiamy się na jego niewdzięczności, podłym charakterze. No i to staje się kolejnym tematem do roztrząsania. No ale kim jest prezydent kraju, którego nazwy nie wolno wymawiać? Ustaliliśmy już chyba dawno temu, prawda? Jesteśmy dorosłymi ludźmi. W polityce nie ma żadnych przyjaźni. A honor rozumiany, jak rozumiany być powinien, to archaizm. I zniknął w Jałcie. Taka to już jest gra. Nie możemy więc żyć tym, jak powinno być, karmić się wizjami idealnego świata, ale tak, jak żyć jesteśmy zmuszeni, bo stawka jest bardzo wysoka. Jak ktoś nie ma na dobrą szynkę, to je konserwę turystyczną, która zresztą jest jedną z moich ulubionych. Ale rozumiecie tę analogię. Złudzeń jednak większych mieć nie można. Ale jest za to coś, co mieć warto i trzeba. Tym czymś jest świadomość. Do czego wszystkich was zachęcam. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o tym, jak goli się frajerów. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to co wspólnie tutaj robimy ma sens i warte jest kontynuowania, to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy! Najpierw ciekawostka. Oto upadające od lat przedsiębiorstwo polskiej marki ciągników Ursus kupił pewien chciałem powiedzieć to słowo? No, oligarcha z tego kraju, który właśnie prowadzi wojnę z Rosją. Ursus ma nowego właściciela. Ogłaszał 25 października tego roku portal Business Insider. To spółka powiązana z biznesem z tego właśnie kraju. Słynna firma znalazła nabywcę w trzecim przetargu z obniżoną ceną, która wyniosła 74 miliony złotych. Jakie mają być dalsze losy Ursusa? Jakie mogą być dalsze losy? Pytali dziennikarze. Nie wiem, bo nie jestem biznesmenem. Nie wiem, czy taka spółka się opłaca. Ale jak wejdzie się dziś na stronę internetową firmy Ursus, czyli ursus.com, o, wejdźmy wspólnie, no to zamiast oferty
zostaniemy przekierowani do takiego oto zdjęcia. Fotografia, jak widać, przedstawia martwego niedźwiedzia. Ursus natomiast z łaciny to niedźwiedź. Ja bym jednak nie łączył tego w żaden sposób ze złą wolą. Ona nie ma tutaj chyba nic wspólnego, co? O, powinniśmy być wyrozumiali. Nam jak zwykle się nie opłacało? Nie opłacało prowadzić firmy i pomóc w jej wzroście? No a komuś się opłacało kupić i w pizdu zamknąć. No, oczywiście nowe władze spółki na pewno nie są związane z tym niewybrednym dowcipem i nic nie mówiącym zresztą żartem. I na 100% za tak prostacką zagrywką stać muszą służby Kremla. No, wszystko, co nam nie wychodzi, jest winą Kremla. Każda nieudolność, każde dziwactwo, każde zagrożenie, wszystko to ruskie szpiony. Rzecz jasna, w tym czasie prawdziwi szpiedzy, jak zwykłem już mówić od pewnego czasu, piją sobie kawki i herbatki po mieszkaniach nadwiślańskich dziennikarzy i są prowadzani przez nich po różnych ministerstwach. Ale to tylko tak na marginesie, na rozgrzewkę. No, chociaż w ostatnich dniach wydarzyło się całkiem sporo, więc zbytnio rozgrzewać nie będziemy się musieli. Dwa dni temu po raz kolejny, jak dobrze liczę, chyba już szósty od czasu wybuchu wojny, Wołodymyr Załęski mocno skrytykował państwo polskie. To jest taki filmik, którego nawet nie tłumaczyłem, bo da się to wszystko zrozumieć. Z Polski u nas dobrosusiedzkie відносини. Люди Польщі нас підтримували тощо. Так, є різні виклики були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас стрій, там у нас газосховище, там країна. Від цього газопостачання залежить країна, життя наше, особливо взимку. Стрій захистить. Ми просили, захистіть просто стрій. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Бог дав глибоке газосховище, що воно своєю глибиною захищено. Не повністю, але захищено. Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в рішенні в цьому, знов-таки одні. Палаки, палаки, палаки. Sumując tę wypowiedź, chodziło o to, że mamy dobre relacje z Polską, obywatele Polski nas wspierają, jednak nieustannie prosimy państwo polskie, by zestrzeliwało rakiety zmierzające w stronę Polski. O, zmierzające jak zmierzające. W pobliżu Stryja, mówił Załęski, mamy magazyn gazu, od którego zależy nasze życie, zwłaszcza zimą. Poprosiliśmy więc o ochronę tych magazynów, bo nie mamy liczby systemów obrony powietrznej, która wystarczyłaby, aby je ochronić. Rozumiecie? Facet ma do nas pretensje, że nie chcemy używać własnej broni obsługiwanej przez naszych żołnierzy z własnego terytorium i strzelać za jej pomocą do pocisków, które są własnością kraju, który nie prowadzi wojny konwencjonalnej przeciwko nam, a jest w jej trakcie z innym krajem. Dosyć ciekawy zarzut. Później Załęski powiedział, że skoro nie chcemy zestrzeliwać rosyjskich rakiet, no to żebyśmy chociaż dali im nasze samoloty. I tutaj zdanie, które powinno alarmować wszystkich. Naprawdę chcieliśmy otrzymać migi od Polski, ale nie mogli nam ich dać, ponieważ nie mieli ich wystarczająco dużo. Uzgodniłem więc z sekretarzem generalnym NATO, że Polska otrzyma misję policyjną, czyli samoloty NATO. Czy po tym Polska dała nam samoloty? Nie. Znaleźli inny powód, aby ich nie dać. Uzgodniłem więc z sekretarzem generalnym NATO, że Polska otrzyma misję policyjną, czyli samoloty NATO. O, taka misja policyjna to jest misja, jaką dzisiaj Polska stosuje wobec Litwy. Czyli wysyła swoje, a nie ich samoloty, które patrolują granice. Więc Polska może w pewnym momencie powiedzieć Litwie, że no, dzisiaj nie wystartują. I tak samo ta misja mogłaby wyglądać u nas. Niemcy by powiedzieli, ale dzisiaj nie wystartują. A my już swoje oddaliśmy. Ale jest ważniejsze pytanie. Od kiedy ustalenia odbywające się poza nami są dla nas w jakikolwiek sposób wiążące? Co to w ogóle znaczy ustaliłem z sekretarzem generalnym NATO? Daliśmy im, nie sprzedaliśmy, ale daliśmy, jak twierdzi ostatnio Radosław Sikorski, prawie 300 naszych czołgów, mnóstwo ciężkiego sprzętu, samoloty i nadal mało. Gość chce budować, jak to mówi, partnerskie relacje na wiecznych pretensjach i pohukiwaniach. No najwyraźniej trzeba było już na samym początku walnąć pięścią w stół, jak zrobił to Viktor Orban, tak żeby Załęski zrozumiał,
że rozmawia z nami z pozycji, w której się obecnie znajduje, a nie jak jakiś wysłannik Berlina do generalnego gubernatorstwa. Jak coś się od kogoś chce, to trzeba poprosić. No i wykazać, co w zamian za to druga osoba dostanie. Oczywiście, że przed zbliżającymi się negocjacjami pokojowymi, do których dąży przynajmniej Francja i Niemcy, czy też dążą, Załęski musi zbudować swoją pozycję militarną na froncie. Nie może zasiąść do stołu w, nie wiem, śmiesznych ciuszkach, w które przebierał się jeszcze w tym czasie, kiedy nie był prezydentem. No coś musi mieć. Jego plan zwycięstwa, złożony z 5 punktów, który przedstawił przed dumą swojego kraju, całkowicie został zmarginalizowany przez Zachód, no a to oznacza, że nie jest możliwy do wprowadzenia. Jednym z punktów było przyjęcie państwa nad Dnieprem do NATO. Na co nie ma zgody NATO. Co więc może zrealizować? Co zakłada? No zakłada realizację punktu 2 i 3, czyli wzmocnienie obrony swojego kraju i odwrócenie wojny w kierunku Rosji, czyli prowadzenie działań wojennych na terytorium wroga. No i punkt 3, powstrzymanie rosyjskiej agresji poprzez rozmieszczenie na terytorium swojego kraju kompleksowego pakietu odstraszania strategicznego o charakterze innym niż jądrowy. Jakież to miałyby być systemy, nie wiadomo, ponieważ szczegóły zostały opatrzone teczką, zawiązane, z napisem tajne, czyli są niejawnym załącznikiem, do którego dostęp, jak się okazuje, mają jedynie przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Polska niestety na tę tajemnicę nie zasłużyła. Niemcom i Francuzom też koniecznie chyba jakoś tam nie ufają. Więc jak przystąpić do negocjacji, kiedy nie ma się czego negocjować? No pomyślcie sobie, co powie? Oddajcie, bo to nasze? No to oni powiedzą, zróbmy referendum na wschodzie i na Krymie i zobaczymy czyje. Załęski wie, że jest w fatalnej sytuacji, bo część państw nagli do zawarcia pokoju. Część dąży do eskalacji. Są to obecnie Anglia i Stany Zjednoczone, chociaż bez konkretnego wsparcia Niemiec, Francji i Polski nie są w stanie przeprowadzić swoich planów. Niemcy nie chcą żadnego tam pokoju. Chcą odzyskać dostęp do rosyjskiego gazu. A Francuzi? Wpływ w swoich dawnych afrykańskich koloniach, które zaczęli im zajmować Rosjanie, zajmować gospodarczo rzecz jasna, za zgodą Chińczyków, do których to Afryka dziś należy. Rzecz jasna ma to miejsce po tym, jak zostały na Moskwę nałożone przez Zachód sankcje. Co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych również nie wiadomo. Przekonamy się po odbywających się właśnie wyborach. Ot i cała filozofia. Jedno jest pewne. Obecna faza wojny zmierza ku końcowi, ale jej finał może być różny. Nie będą o tym decydowały ani władze w Kijowie, ani Finowie, ani Bałtowie, czy Polacy. Ta decyzja, o ile już nie zapadła, będzie podjęta w gronie państw poważnych, czyli tych, które mają karty pozwalające prowadzić im tę rozgrywkę na wysokim poziomie. Dla nikogo nie jest rzeczą dziwną, że aby chcieć zasiąść do stołu i zagrać, wypadałoby umieć się zachować to raz, ubrać jakoś, prawda, wysłowić, no ale przede wszystkim umieć grać. Polska ze względu na swoje położenie i potencjał mogłaby oczywiście do takiej grupy należeć, bo to są bardzo silne karty, ale nie należy. Bo władze w żaden sposób nie potrafiły wykorzystać wszystkich posiadanych przez nas atutów. Ten, kto tanio się sprzedaje, jest też mało ekskluzywnie, bym powiedział, traktowany. Obecny rząd miał budować wielki sojusz z Niemcami. Tymczasem Niemcy nie za bardzo garną się do matkowania władzy nad Wisłą i nieustannie wysyłają komunikaty świadczące o tym, że Donald Tusk nie jest poważnym graczem w naszej części świata, a tym bardziej na arenie międzynarodowej. Niemiecka prasa od kilku tygodni rozprawia o pogorszeniu relacji na linii Warszawa-Berlin oraz o słabnącej więzi łączącej szefa polskiego rządu z kanclerzem Rzeszy. Mówimy tutaj o osobistych relacjach. I co mówią o tym w telewizji? Bo w niemieckiej mówią. Chciałoby się powiedzieć, że po prostu nie ma chemii. Na ostatnim bardzo ważnym spotkaniu, jak dobrze wiecie, w Berlinie, ale trzeba to powtarzać do upadłego, spotkaniu dotyczącym, jak mniemam, zawarcia pokoju, zabrakło 5. krzesła, chociaż, jak widzimy na zdjęciach, przy stole zmieściłyby się nawet 2. Na siłę jeszcze 3 nawet może. Dyskusja pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych, premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec trwała bez naszego udziału, chociaż, jak mówi Radosław Sikorski, Polska jest krajem ważnym w tej rozgrywce, ponieważ jako jedyne państwo sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i krajem, który ma stolicę w Kijowie. Obecność Polaków
nie była możliwa, ponieważ nie życzyli sobie tego kanclerz Scholz i prezydent Załęski. No, ten Załęski był natomiast reprezentowany przez Berlin. Jest to oczywiście jawny policzek dyplomatyczny, co również akcentowała niemiecka prasa, uznając posunięcie Scholza za wielki błąd. Ale prasa jedno, polityk drugie. Ciekawe jest też to, że chociaż u władzy w Polsce nie ma już faszystów z PiS-u, to nadal, jak się okazuje, pozycja nasza nie uległa jakiejś większej zmianie. No nie uległa, bo cały czas jesteśmy tam, przed czym przestrzegał Stefan Kisielewski, żeby się nie urządzać. No i trzeba oddać sprawiedliwość, że pozycja ta nie jest zasługą obecnej władzy, ale wynikiem i konsekwencją tego, do czego od początku wojny prowadził nas zarówno rząd Mateusza Morawieckiego i zaściankowość prezydenta Dudy, jak i kontynuacja rządowa w postaci Koalicji Obywatelskiej. Nie rozumieli oni, że to, co daliśmy od siebie w postaci terytorium, które od lutego 2022 roku stanowi jedyny poważny punkt logistyczny dla prowadzenia wojny, jest tak silną kartą w talii, że jej rzucenie na stół mogłoby po prostu utrzymać lub wywrócić ten stolik. Ile zaryzykowaliśmy w tym konflikcie, udostępniając lotnisko w Jasionce pod Rzeszowem, nasze tory? Wszystko po to, żeby móc zaopatrywać front. Ile straciliśmy, wydając taką ilość własnej broni i amunicji? 300 czołgów. I po co? Żeby dziś nieustannie być poddawanymi presji ze strony władz w Kijowie? W imię tego, że zamiast okazywać wdzięczność, to jeździ on teraz po Europie i chłapie ozorem na nasz temat. Do spółki z Scholzem zablokowali nasz udział, jak podaje niemiecka prasa zresztą, o czym mówiłem, w berlińskich negocjacjach. Co ciekawe, na co już wcześniej też zwracałem uwagę, przy obopólnym zresztą milczeniu Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów. Dlaczego nasi sojusznicy nie zaprotestowali? Dlatego, że nie było takiego interesu. Dlaczego przyjaciel Polski, wujek sam nie powiedział, nie będziemy tu gadać bez Polaków? Wzywaj ta Polaków. Najwyraźniej tradycja zobowiązuje. Zawsze rozmawiają bez nas. Pamiętacie Jałtę Kaczmarskiego? W resztce cygara mdłym ogniku pływała lwa Albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku. Po co w Europie tyle państw? Polacy, chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty. Kaleka troszczy się i drży. Zawsze się o nas troszczą. Wspaniale potrafią zresztą to wykazywać. Ale ta opieka okazuje się później niekoniecznie taka, jaką byśmy chcieli. To nie jest jednak opowieść o słabości tego rządu. To opowieść o słabości nadwiślańskiej klasy politycznej, która z samego wyboru, zobaczcie, to jest ciekawe, bo tak mi przyszło w ogóle do głowy, że z samego wyboru rości sobie prawo do tego, aby wiedzieć i widzieć więcej, a uprawnienia ma tymczasem wyłącznie do rządzenia. Wybór polityka do władzy nie daje mu z automatu monopolu na poprawne podejmowanie decyzji, nie zradza w nim jakiegoś strategicznego geniuszu, nie powoduje, że jest nieomylny. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj daje mu mówić taka polityka, więc odkrywa wszystkie jego ułomności i tak jest właśnie teraz, i tak było przed rokiem 2024. Pamiętacie, jakaż to wielka była krytyka, gdy premier Viktor Orban zamiast rozpływać się jak woskowa świeczka przed Załęskim twardo stawiał interesy swojego kraju i Węgrów zakarpackich na pierwszym miejscu, wtedy gdy Węgrzy zakarpaccy mieli być wcielani do wojska tego kraju i jechać na front. Wyraźnie zaprotestował i powiedział nie. Polacy tego nie robili. Jakiej krytyce był poddawany wówczas, gdy witał w swoim kraju prezydenta Xi Jinpinga? Ale Orban zna się na polityce. Wie, że w negocjacjach liczy się siła. Jak chcesz coś ode mnie, zrób wpierw to, o co cię poproszę. Tymczasem rząd Mateusza Morawieckiego i sam Jarosław Kaczyński, wielki stratek, ale już trochę podstarzały, prawda? W imię sobie tylko znanych idei byli w stanie poświęcić relacje pomiędzy Polską a Węgrami, uderzając w nasze tysiącletnie bez mała narodowe sojusze. Ktoś powie i dobrze, no. Dobrze, żadnych relacji z tymi, co popierają Moskwę, a nie popierają Kijowa w nieustannych kijowskich żądaniach. Doprawdy? Kijowowi jakoś spotkania z panem Orbanem nie przeszkadzają. Oto polskie media 2 dni temu z zaskoczeniem zwróciły uwagę, a jakże, oni zawsze zaskoczeni, na pewne wydarzenie, które przytoczę, bo mogło niektórym umknąć. Niespodziewana odwilż na linii Kijów-Budapeszt. Zapowiedziano 2 kroki.
Kijów i Budapeszt pracują nad przygotowaniem dwustronnego dokumentu, który będzie dotyczył m.in. kwestii bezpieczeństwa i przystąpienia wiadomego kraju do NATO. Zapowiedział to sam prezydent Wołodymyr Załęski. Z kolei jego kraj zobowiązał się, że na granicy z Węgrami zostaną otwarte nowe punkty kontrolne. Na czym zależy Węgrom? I tak to się robi. Coś za coś. W polityce nie ma przyjaźni. Nie ma też obrażania się na siebie. Jest twarde stawianie narodowej sprawy. U nas problem jest taki, że chyba sprawy nie tego narodu stawiane są na pierwszym miejscu, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Polityka PiSu i Koalicji Obywatelskiej nie różni się w tematyce wojny od siebie w żaden znaczący sposób. Tak jak nie różniła się w kwestii tego, czym nas kiedyś straszono, a okazało się zupełnie czymś innym. Dziś wszyscy się śmieją z zamykania lasów i cmentarzy, a ja bym przewrotnie zapytał, czy wtedy ktokolwiek z nich protestował na tę jawną głupotę. O? Wtedy też słyszeliśmy, że nie będziemy partnerami dla zachodniej Europy, bo Kaczyński. No tak, przecież grzmiał Donald Tusk w kampanii wyborczej. Proszę bardzo, władza zmieniona i nadal partnerami nie jesteśmy. Tak jak nie było dla nas miejsca przy jednym czy drugim stoliku, tak nie ma go nadal. Ale partyjny beton nie jest w stanie połączyć kropek. I oni to wiedzą. Politycy to wiedzą. Partyjny beton zawsze działa tak, jak mówi matka partia. Bo wódz nie może się mylić. Bo w telewizji mówili, że trzeba się bać. To się boję. Od dłuższego czasu staramy się tutaj wspólnie namalować obraz naszej coraz bardziej skomplikowanej sytuacji. Postarać się zrozumieć, wyjaśnić jakoś. Nie dlatego, żebyśmy nie mieli co z czasem robić, albo o czym rozmawiać, ale to wszystko dotyczy nas. Wojna nie trwa u nas, ale weszliśmy w nią półoficjalnie. Ktoś powie, ale Dania i Francja, panie Marku, też w jakiś tam sposób weszły. No z tym, że żaden z tych krajów nie graniczy bezpośrednio z państwami prowadzącymi wojnę. Dania jest 4. najbogatszym krajem Unii Europejskiej pod względem PKB na mieszkańca, a Polska 20. za Cyprem, Słowenią, Czechami i Litwą. Polska, tak jak Francja, nie buduje właśnie największego w Europie lotniskowca za 10 miliardów euro. Bo jak czytamy we francuskiej prasie, właśnie powstaje gigantyczny okręt, który ma stać się chlubą francuskich sił zbrojnych. Będzie miał długość ponad 300 metrów, a jego szerokość osiągnie blisko 80. Będzie więc większy niż pierwszy francuski lotniskowiec z napędem atomowym Charles de Gaulle. Znaj proporcje, mocium panie. A nawet jeżeli gdzieś jeszcze znajdują się kasandryczni wróżowie, którzy nadal twierdzą, że gdyby nie nasze pełne zaangażowanie, to wojska Putina były już dzisiaj w Warszawie, to zadajmy jeszcze raz pytanie. Miała być Rosja zdławiona przez postawienie się państw Zachodu. To dlaczego te same państwa dążą tak pilnie do zawarcia pokoju? Przecież pokój nie odbędzie się na jednostronnych warunkach. Jakie propozycje przyniesie w swojej teczce Ławrow? Jakie, logicznie rzecz ujmując, scenariusze malują się na horyzoncie? Konflikt może zakończyć się rozejmem, który przerodzi się być może w jakąś formę zimnej wojny, włącznie z zaciągnięciem współczesnej żelaznej kurtyny. Opcja ta najmniej jest moim zdaniem przynajmniej pożądana przez Stany Zjednoczone, ponieważ daje czas na oddech i podreperowanie potencjałów utraconych przez Rosję. Może się też zakończyć pokojem, którego warunki Załęski będzie zmuszony przyjąć, a nie będą one dla niego korzystne. Będą one za to korzystne dla tych, którzy pokój wynegocjują, ale o tym za chwilę. Może zakończyć się pokojem, z którego wszyscy będą w jakiś tam sposób zadowoleni, ale osobiście opcję tę uważam za najmniej prawdopodobną. Może zakończyć się pokojem, z którego Rosja nie będzie zadowolona, ale i to rozwiązanie jawi mi się jako nierealne. Jeżeli będzie niezadowolona, to nie przystąpi na tych warunkach do pokoju. Tak sądzę. Po co więc pokój? Nie można byłoby się tak po prostu zebrać do kupy i Rosji dołożyć? No przecież tyle było o tym mówione. Otóż najwyraźniej nie można. Możemy się śmiać, ale państwo, które od blisko 3 lat broni się przed rosyjską agresją, zdaje kolejne egzaminy i w zatrważająco szybkim tempie zdobywa coś, czego nikt przekazać nie jest w stanie. Mam tu na myśli doświadczenie. Po pierwsze, bardzo szybko nauczyli się dyplomacji, przechodząc
powiedziałbym, dynamiczny kurs w prowadzeniu rozmów na najważniejszym szczycie, szczeblu, działając pod ogromną presją. Potrafią wysyłać sprzeczne ze sobą komunikaty według starej zasady dobrego i złego policjanta. I tak jednego dnia Załęski wymierza nam publiczne razy, pokazując swoją niewdzięczność, by zaraz po tym szef jego gabinetu, Michał Podolak, czy tam Mikhajło Podolak, odpowiadając na pytania dziennikarzy, stwierdził: nie sądzę, by stosunki były napięte, Polska jest naszym najbliższym partnerem, są pewne kwestie, którymi trzeba się zająć, które trzeba przedyskutować, ale tu nie chodzi o napięcia. Ja to widzę inaczej. Polska jest potężnym partnerem, zajmuje się całą logistyką i wyraźnie opowiada się za nami na różnych platformach międzynarodowych. Oczywiście mamy pewne nagromadzone problemy historyczne, społeczne i zbożowe, ale to wszystko jest przedmiotem dyskusji. My dobrze wiemy, jakie to są problemy, wyrażone jednym tchem, obok zboża, obok gospodarki. Chodzi o ludobójstwo, panu, rozumiem, którego na nas dokonaliście. No, są to problemy, że się tak wyrażę, nierozgrzebane, bym powiedział nawet, takie, w których nikt z was nie chciałby grzebać. No, bo najpierw trzeba byłoby pogrzebać, czego nie możemy się doprosić. Nie, żadnej kłótni nie było. Prezydent jest w stanie doskonale komunikować się ze swoimi partnerami, jednocześnie jasno identyfikując nasze potrzeby i słuchając tego, co mówią jego partnerzy. Moim zdaniem jest to próba podniesienia temperatury, czegoś, co nie istnieje. Nie ma konfliktu pomiędzy naszymi krajami. Nasze podejście jest jasne. Dajemy to i chcemy dostać to. To schemat, w którym wszyscy są maksymalnie zadowoleni. No proszę. Z ust szefa gabinetu prezydenta Załęskiego padło zdanie, które nie jest zrozumiałe dla nadwiślańskich speców od rządzenia państwem. Dajemy to i chcemy dostać to. No jak to? To tak można? Coś wymagać od kogoś? Nie obrażą się? Ano można, a nawet trzeba. Kończąc, minister Podolak dodał: zawsze jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony do naszych stosunków. Wierzę, że będziemy w stanie spokojnie omówić wszelkie kwestie przy stole negocjacyjnym. Ale o jakich negocjacjach mowa? To wy jesteście w dupie, a nie my. Po tym, co dla was zrobiliśmy, nie ma miejsca na żadne negocjacje. To wy jesteście winni nam, a nie my wam. Zobaczcie, jak oni przekładają zwrotnicę, jak zmienia się narracja. Mamy zasiąść z Załęskim do stołu i negocjować co, przepraszam? To u was jest problem, nie u nas. My go nie mamy i nie chcemy, a pomagamy z chrześcijańskiego obowiązku. Ale też nie za dużo, prawda? Nie chciejcie. On nas za dużo. I to jest po pierwsze, jeżeli chodzi, jak nasz sąsiad rozwija się w odróżnieniu od nas. Drugim bardzo ważnym elementem niestety jest to, że ich żołnierze są zaprawieni w wojnie, w walce już od blisko 3 lat, czego naszym żołnierzom obecnie brakuje. Kiedy dojdzie do pokoju, to jak myślicie, co się stanie z tymi wszystkimi wyszkolonymi żołnierzami, którzy potrafią latać dronami, którzy nie że potrafią trzymać karabin, ale potrafią go wykorzystać? Wrócą do swoich domów, których bardzo często już nie ma. Nie ma w wyniku wojen, bo jest taka statystyka, która mówi o tym, że oni nie mają już po prostu rodziny, nie mają do czego wracać. Bardzo często tak się zdarza, chociaż oczywiście nie zawsze. Co stanie się z tymi chłopakami? Gdzie znajdą pracę? Czy państwo przestanie korzystać z ich usług? A może oni znajdą usługi u kogoś innego? To jest to niebezpieczeństwo, którego my też długofalowo nie rozumiemy. Że państwo dowodzone przez Załęskiego nie jest naszym przyjacielem i pokazują to na każdym kroku. Oczywiście to nie jest kwestia babrania się teraz w tych resentymentach, natomiast mówię o najbliższej przyszłości. Tam nie ma przyjaźni, o czym mówią nam nieustannie. I my powinniśmy te mrzonki porzucić. Tak samo jak nie będzie i nie ma przyjaźni z Rosją. Ot, w takiej sytuacji się obecnie znaleźliśmy. O czym jest ta wojna? Jest ona dokładnie o tym, co wynika z wypowiedzi amerykańskich senatorów z kwietnia tego roku, kiedy to przed Komisją do Spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów stanął pewien człowiek, mówię tutaj oczywiście o Komisji Stanów Zjednoczonych, a był to generał Christopher G. Cavoli, czyli
czy też Kavola, czyli szef dowództwa sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO na Starym Kontynencie. Przedstawiałem wam ten pełen stenogram miesiąc temu. W mediach polskich go nie znajdziecie, nawet u tych wytrawnych dziennikarzy. Warto wrócić i dzisiaj do małych fragmentów tego stenogramu. Nie ma w nim specjalnie mowy o braterstwie, o jakiejś przyjaźni, humanitaryzmie, wzajemnej pomocy. Nie ma więc tych wszystkich truizmów, którymi jesteśmy karmieni przez ostatnie lata w polskich mediach. Jest o interesie Stanów Zjednoczonych, o faktycznej amerykańskiej pomocy, o zarabianiu na amunicji, wykorzystując do tego celu zamrożone aktywa rosyjskich oligarchów. Jest też o szansie, jaką daje wojna w odbudowaniu potencjału militarnego amerykańskiej zbrojeniówki w kontekście, jak bez ogródek zaznaczył jeden z senatorów, zbliżającego się konfliktu Stanów Zjednoczonych z Chinami. W pewnym momencie trwania tej komisji Mike Rogers, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, powiedział coś bardzo ciekawego, co pokazuje, jak wygląda sojusz pomiędzy Kijowem a Waszyngtonem. Prezydent powinien wykorzystać miliardy zamrożone w rosyjskich aktywach, aby wesprzeć kraj, który prowadzi wojnę z Rosją, i powinien uzbroić ten kraj z odpowiednią szybkością. Aby to się stało, Kongres musi uchwalić dodatkowe środki na bezpieczeństwo narodowe. Jeśli Stany Zjednoczone nie będą w stanie wysłać dodatkowej broni, Putin wygra. Przypominam tylko moim kolegom, że niemal wszystkie pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie państwa, które ma stolicę w Kijowie, nie opuszczają tego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych. Trafiają bezpośrednio do amerykańskich firm i pracowników, aby wyprodukować więcej broni w szybszym tempie. Niemal wszystkie pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie tego kraju, mówimy tutaj o kraju, który ma stolicę w Kijowie. No już jestem wściekły, że muszę omijać jego nazwę, ale YouTube ogranicza zasięgi, kiedy stosuje się tę nazwę. Więc, które wydajemy na uzbrojenie tego kraju, nie opuszczają Stanów Zjednoczonych, trafiają bezpośrednio do amerykańskich firm i pracowników, aby produkować więcej broni w szybszym tempie. Czy wojna jest więc interesem? A może walką ze złem? Jakimś sztandarem z najpiękniejszymi humanitarnymi hasłami? A gdyby te pieniądze nie trafiły do amerykańskich firm i nie opuściły Stanów Zjednoczonych, to też tak ochoczo pan senator by się wypowiadał? To finansowanie ożywia naszą bazę przemysłu obronnego po dekadach atrofii, co jest dokładnie tym, co musimy zrobić, aby przygotować się na potencjalny konflikt z Chinami. Ale nie możemy zrobić tego sami. Prezydent musi zmusić naszych europejskich sojuszników do większego zaangażowania. I teraz pytanie. Jak nas do tego zmusić, abyśmy się zaangażowali w sposób, rzekłbym, spełniający kryteria właściwego zaangażowania? Czyli sojusznicy pełnią rolę służebną wobec Stanów Zjednoczonych. Nie silniejszy i bogatszy kraj jest naszym obrońcą, ale to my mamy być buforem przy zbliżającym się konflikcie z Chinami lub Rosją? To jest to właściwe zaangażowanie? Senator Rogers powiedział coś jeszcze. Każdy główny system broni, który Stany Zjednoczone dostarczyły od Sterlingów po Abramsy, pojawił się dopiero po poważnej presji kongresowej i zazwyczaj docierał z opóźnieniem i w niewystarczających ilościach. Wahania prezydenta tylko przedłużyły wojnę i zwiększyły koszty w dolarach i życiu ludzkim. Tymczasem sankcje Stanów Zjednoczonych nie zdołały znacząco osłabić machiny wojennej Putina. To wynikałoby z tego, że decyzjami prezydenta Bidena i jego zwlekaniem przyszło w pewnym momencie żołnierzom walczącym na froncie z Rosjanami się wykrwawiać bez broni i amunicji, której potrzebowali. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę, że Rogers jest republikaninem, a nie demokratą, stąd być może uszczypliwy charakter wypowiedzi, no ale nie zaprotestował przeciwko niej żaden obecny na sali demokrata. Czyli było to zgodne z prawdą. Na koniec przypomnienie wypowiedzi generała Christophera G. Cavoli, dowódcy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO. Stany Zjednoczone wkraczają w erę bezprecedensowego zagrożenia. I tutaj stop. Nie świat, nie Polska, Europa. Stany Zjednoczone wkraczają w erę bezprecedensowego zagrożenia. Chodzi oczywiście o Chiny, Rosję, Iran i Koreę Północną, które współpracują ze sobą, aby zmniejszyć globalny wpływ Ameryki
zaszkodzić naszym sojuszom i podważyć nasze narodowe bezpieczeństwo. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż tam, w Europie, gdzie trwa wojna, gdzie Iran, Korea Północna zbroją Rosję z zabójczym skutkiem, w zamian otrzymują zaawansowane technologie i inne nielegalne wsparcie od Putina. I choć Chiny jeszcze nie dostarczyły broni Rosji, zapewniają Putinowi w zamian za to kluczową pomoc ekonomiczną i bezpieczeństwa, w tym materiały i komponenty o podwójnym zastosowaniu do produkcji broni. Kim i Ajatollah chętnie wspierają brutalną inwazję Putina na ten nieszczęsny kraj, ponieważ wiedzą, że zwycięstwo Rosji poważnie podważy wiarygodność amerykańskiego odstraszania i narazi naszych partnerów na niebezpieczeństwo. To zielone światło, na które ci despoci czekali od dekad. Zwycięstwo Rosji ośmieli Kima, Ziego i Ajatollaha do konfrontacji z Koreą Południową, Tajwanem, Izraelem, a ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi, i to w nowy, istotny sposób. Łącząc te wypowiedzi ze słowami Rogersa, czyli to finansowanie ożywia naszą bazę przemysłu obronnego po dekadach atrofii, co jest dokładnie tym, co musimy zrobić, aby przygotować się na potencjalny konflikt z Chinami, pokazuje wyraźnie, w czym bierzemy i mamy brać udział jako sojusznicy. Dlatego właśnie twierdzę, że nikt poza samą Ukrainą nie walczy o Ukrainę. Każda pomoc, nie wliczając w to polskiej głupoty i nieporadności w podejściu do tematu, i to od samego początku, jest wyjątkowo perfidnie kalkulowana. Po co miesza się w to Francja? Jaki cel mają w tym Niemcy? Dlaczego milczy Hiszpania? Po co dokłada swoje 5 groszy Dania? To, co ustalą pomiędzy sobą kraje, które chcą mieć i mają realny wpływ na losy naszej części Europy, nie będzie miało żadnego związku z solidarnością, żadną tam sprawiedliwością, humanitaryzmem i innymi wielkimi hasłami. Będą to tylko interesy. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność i rozwijać świadomość ludzi. Program na kanale Marek Miśko Czuwaj, ten i pozostałe, powstają tylko dzięki waszemu zaangażowaniu, które widzę i za które jak zwykle kłaniamy się z całym zespołem, a moją głową, w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warta jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Obrzydzenie mnie bierze i wielka nieufność wobec infantylnych postaw politycznych, które opierają się na pustosłowiu i truizmach. Z całego ich bredzenia o przyjaźniach, wyimaginowanych braterstwach, dzisiaj nie zostało kompletnie nic. Wręcz przeciwnie. Zmarnowaliśmy wszystkie swoje szanse i zamiast odkręcać to wszystko, zawalczyć o swoją pozycję, wykorzystać położenie i możliwości, które jeszcze przecież mamy, znów wszystko dzieje się ponad naszymi głowami i bez naszego udziału. Czyli nie mamy wpływu na to, jak się zakończy cała ta sytuacja. Nie mamy też wpływu i wiedzy, co mówią tam o nas. Jakie podejmują w imieniu nas i o nas decyzje. Skoro ci, którzy dostali od nas władzę, nie dojrzeli do tych prostych mechanizmów, które rządzą przecież światem, to chociaż my miejmy świadomość niebezpieczeństw, które mogą być efektem podejmowanych przez nich decyzji. I słuchając bardzo ważnego dla mnie wiersza Jacka Kaczmarskiego, zastanówmy się przez chwilę, czy nie za dużo jest wokół nas tych, którzy sugerują nam, ileż to mamy przyjaźni, i takich, którzy ochoczo z uśmiechem klepią nas po plecach, a przyjaciółmi po prostu nie są. Po tym wierszu chciałbym was zaprosić na powtórkę programu, w którym podałem dokładne założenia poszczególnych krajów podczas zawierania pokoju, wskazując korzyści, które płyną dla tych właśnie krajów z eskalacji bądź z zatrzymania wojny. Ci z was, którzy już oglądali, a mają czas, mogą zostać i pomogą w ten sposób zwiększyć zasięgi tego odcinka. Można popisać sobie na czacie. Wiem, że lubicie to robić. A ci, którzy nie mieli okazji wysłuchać proponowanego programu, będzie to, tak myślę, pouczająca, bardzo pouczająca audycja, bo jest oparta na wielu faktach i cytatach. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.
Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu. Gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę. Tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa z trzęp. Nie znoszę tych, co tępo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę w słuchawce suchy metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowę. Do salw w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdactw szukam swych, kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Czy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania bagatelizują groźby Putina? Wczoraj w Waszyngtonie odbył się szczyt, w którym udział wziął prezydent Biden i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. O czym decydowano? O wyrażeniu zgody na użycie natowskich, będących w brytyjskim posiadaniu, rakiet do rażenia celów w Rosji. Dlaczego brytyjskich i na tak ważnym spotkaniu nie było Niemiec? Dlatego, że kanclerz Scholz po raz kolejny kategorycznie odmówił uzbrojenia żołnierzy walczących z Rosjanami w niemieckie systemy powietrze-ziemia Taurus. Czy obawiał się dnia, w którym zapadnie decyzja o używaniu ich przeciwko celom na terytorium Rosji? Dlaczego na spotkaniu nie było też przedstawicieli Polski? No i jakie jest stanowisko naszej dyplomacji w tej sprawie? I w ogóle dlaczego mieliby tam być niby Polacy? No bo to my jesteśmy na pierwszej natowskiej linii. To przez Polskę przemieszczają się transporty z amunicją i sprzętem wojskowym z całej Europy. W końcu to nasze lotnisko wiasiące obsługuje to całe przedsięwzięcie, a także według zazwyczaj dobrze poinformowanego portalu Politico, użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu na natowskich licencjach może sprowokować Rosję do przeprowadzenia ataku na istniejące obiekty wojskowe w Rzeszowie. No a tak się składa, że Rzeszów chyba jest w Polsce. Było o tym w telewizji? Nie sądzę. Moskwa straszy, lub jak wolą inni, ostrzega, że zgoda na użycie brytyjskich systemów Storm Shadow do uderzenia w terytorium Rosji będzie wiązało się z adekwatną odpowiedzią ze strony Kremla. Czy są to tylko groźby, do realizacji których Putin nie zdoła się posunąć? No a może Brytyjczycy z Amerykanami popełniają właśnie kardynalny błąd taktyczny? A może jedni i drudzy grają w swoją grę, no i są gotowi poświęcić nas w tej rozgrywce? Któż to może wiedzieć? Pewne jest to, że sprawy idą za daleko i jak mniemam, dzieje się to bez naszego udziału. Skąd to wiem? No o tym w dzisiejszym programie, który jest kontynuacją naszego wczorajszego spotkania. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś krótko w żołnierskich słowach o zapatrywaniu się Stanów Zjednoczonych na konflikt z Rosją i sytuację w kraju, który z nami graniczy od wschodu, a jego nazwy nie wolno od pewnego czasu na YouTubie wymawiać. Witajcie i czujcie się jak u siebie, bo chyba jesteśmy jeszcze u siebie.
Wczorajszy program, jak widać, przypadł Wam do gustu. Osiągnęliśmy kolejny wzrost wyświetleń, tym razem o 11%, no i wczorajszy odcinek dotyczący pozycji niemieckiej wobec tego, co dzieje się w ten kraju. Do soboty, godziny 16, obejrzało ponad 33 tysiące widzów. No a to oznacza, że robimy to dobrze. Z naszym przekazem możemy docierać do widzów tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu i proszę, żebyście o tym pamiętali, za co jak zwykle zresztą. Kłaniam się. Pas. Bez Was Czuwaja po prostu by nie był. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warto jest kontynuowania, no to klasycznie zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Wyklarowały nam się w Sojuszu Północnoatlantyckim przynajmniej trzy stronnictwa, a obserwacja ich poczynań nie należy do najłatwiejszych, bo wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Pierwszym jest Turcja. Kraj dowodzony przez prezydenta Erdogana prowadzi politykę na mistrzowskim poziomie i jest bardzo dobry w negocjacjach. No, Turcy ze swoją kupiecką krwią, która nad wyraz sprawnie tłoczy w ich polityczny organizm tlen do najważniejszego organu w ciele, o którym my zapominamy, czyli mózgu, nie robią niczego za darmo. Przykład? Bardzo proszę. Szwecja chciała wejść do NATO, prawda? No chciała. Ale by nie weszła, gdyby w poprzek stanęła Ankara. Co zrobił Erdogan? Zaproponował interes. My nie robimy przeszkód i problemów Szwedom, ale Amerykanie muszą nam sprzedać kilka nowych myśliwców i części, które posłużą do modernizacji tych Falconów, które już mamy. No co to znaczy kilka, zapytano. No kilka, odpowiedział Erdogan. Raptem 40 nowych maszyn, a te 79, którymi dysponujemy, no chcemy podnieść na wyższy poziom. No i tak, gdy tylko prezydent Erdogan podpisał ustawę ratyfikującą przyjęcie Szwecji do NATO, Departament Stanu USA złożył dokumenty w Kongresie, wnioskując o wydanie zgody na dostawę wielkiego pakietu modernizacji sił powietrznych Turcji, bo tak to się nazywało, a wartość tych malutkich zakupów to niebagatelka 23 miliardy dolarów. Co obejmuje kontrakt poza nowymi 40 myśliwcami i doposażeniem 79 starych? No tutaj pełna lista. Tak się robi zakup. Tak się robi interes. Na tym polega polityka. Chce się płakać. Więc Turcja, która jest na drugim miejscu pod względem siły w NATO, zaraz po Stanach Zjednoczonych, z jednej strony działa wraz z Zachodem w ramach systemu obronności i porozumienia atlantyckiego, z drugiej składa wniosek o przynależność do bloku BRICS, do którego należą m.in. Rosja, Chiny, Indie, RPA i Brazylia. Tutaj zresztą mapka wszystkich krajów, które tworzą tę wspólnotę na przekór Unii Europejskiej. Kolejną grupę tworzą Stany Zjednoczone, którym jak się okazuje coraz bardziej otwarcie wtóruje Wielka Brytania. Dzisiejszy program jest właśnie poświęcony stanowisku Waszyngtonu wobec wojny, więc za chwilę porozmawiamy sobie o tym szerzej. Natomiast wydaje się, że optyka wuja sama zza oceanu jest dziś taka, że Rosja musi zostać zatrzymana niekoniecznie na wschodzie. Kolejną grupę tworzą obecnie, bo to wszystko może się zmienić, Niemcy. Te same Niemcy, które przez 16 lat nie wypełniały sojuszniczych zobowiązań podlegających każdemu przecież, a polegały one na przeznaczeniu każdego roku 2% krajowego PKB na rozbudowę własnej armii. Rząd kanclerza Scholza zaczął z jakiegoś powodu sprawę traktować jednak bardzo poważnie, ponieważ ten rok jest właśnie rokiem przełomu. Jak informowałem wczoraj, powtórzę jeszcze dzisiaj. Rząd w Berlinie przesłał do siedziby NATO w Brukseli informację o tym, że w tym roku Niemcy przeznaczą na obronność równowartość 73,41 miliardów dolarów i ustaliła to niemiecka agencja prasowa DPA. Jest to rekordowa suma. Tak duże nakłady natomiast oznaczają, że Niemcy wywiążą się z sojuszniczych zobowiązań i będzie to lekko ponad 2% PKB. Dlaczego w moim rozumieniu Niemcy tworzą odrębną grupę obecnie w NATO? Chodzi o podejście do konfliktu w kraju najechanym przez Rosję. Kanclerz Scholz przynajmniej od 2 miesięcy suflował potrzebę nawiązywania pokoju pomiędzy Moskwą a Kijowem, no a ostatnie tygodnie zaliczamy do tych, w których mówi już o tym wprost. Bardzo proszę. Czas na więcej dyplomacji. Oraz myślę, że teraz nadszedł moment, w którym trzeba również omówić, jak możemy szybciej przejść z tej sytuacji wojennej do pokoju, niż to obecnie się wydaje. To znaczy, że będą rozmowy pokojowe, jeszcze jedna konferencja pokojowa. To jest ważne. Czy ważne jest, abyśmy w tym postępowali naprzód?
Na pewno odbędzie się kolejna konferencja pokojowa i prezydent niemiecki oraz ja jesteśmy zgodni, że musi być to konferencja z udziałem Rosji. Polska, jak widać, w tej rozgrywce potrzebna jest bardzo, ale decyzyjność jest po stronie starszych i mądrzejszych. Dlaczego Polska jest ważna? Bo ma płaskie terytorium, no i skutecznie rozbudowuje swoją armię. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej liczą obecnie 216 tysięcy osób zaliczanych do personelu wojskowego. To plasuje Polskę na trzecim miejscu pod względem liczebności armii NATO, no i wyprzedzają nas w tej dziedzinie jedynie Turcja i Stany Zjednoczone, bo Turcja dysponuje blisko półmilionową armią, natomiast w Stanach Zjednoczonych liczba ta przekracza 1 300 000 osób z personelu wojskowego, bo tak to się określa. Podsumowując, mamy w NATO potężną, zarówno militarnie, jak i gospodarczo, Turcję, która handluje jak należy handlować i robi co chce. Tu sobie działa w NATO, a gospodarczo i idzie sobie w kierunku Rosji, Chin. Ankara też handluje z Moskwą, chociaż naciskana przez Waszyngton musiała w tym roku oficjalnie trochę odpuścić. Według statystyk tureckiej agencji statystycznej Turkstat, opublikowanych 31 lipca tego roku, eksport towarów z Turcji do Rosji w pierwszym półroczu 2024 spadł do 28,3% w ujęciu rocznym, czyli do 4,16 miliarda dolarów. Tendencja jest wyraźnie spadkowa. W czerwcu roku 2024 Turcja wysłała do Rosji towary o wartości 670 milionów dolarów, miesiąc wcześniej 784 milionów dolarów, czyli o prawie 30% mniej niż w czerwcu ubiegłego roku i była to kwota 956 milionów dolarów. Mamy więc też Niemcy, które najchętniej widziałyby rozmowy pokojowe choćby jutro, zakończone czymkolwiek, aby tylko wznowić relacje gospodarcze z Putinem i to jak najszybciej. Pewnie na to też liczy bardzo mocno były kanclerz Rzeszy Gerhard Schröder, który przecież zajmował intratne stanowiska w Nord Stream 1 i 2. Dlaczego Niemcy do tego dążą? Bo są wyczerpane gospodarczo i na wojnie straciły już ponad 200 miliardów euro z powodu przerwania dostaw taniego gazu rurą, która sunęła onegdaj po dnie Bałtyku, a która, jak wiemy, uległa zepsuciu, bo nieszczęśliwie wybuchła. No i mamy Amerykanów, jak się potwierdza, razem z Brytyjczykami, którzy są zainteresowani zatrzymaniem militarnym Moskwy na każdym etapie. No i teraz dane i jeszcze raz dane. Amerykanie przez długi czas nie chcieli pozwolić prezydentowi Załęskiemu na wykorzystywanie broni należącej do systemów natowskich na terytorium Rosji, obawiając się, że Moskwa mogłaby eskalować konflikt, atakując w odwecie jakiś na przykład ważny cel w kraju należącym do sojuszu. No i tym kluczowym miejscem miałby być w zasadzie jedyny punkt dostaw broni na wschód, czyli lotnisko w Rzeszowie. Dziś słyszymy, że po piątkowym spotkaniu w Waszyngtonie prezydent USA Joe Biden i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zignorowali groźby prezydenta Rosji Władimira Putina w piątek, gdy spotkali się, aby omówić prośby Ukrainy o użycie dostarczonych przez Wielką Brytanię rakiet przeciwko celom na terytorium Rosji. I tutaj robimy małą pauzę. O co chodzi? Nie chodzi tylko o rakiety. Taki system to nie jest cep albo ciągnik. Żeby móc manewrować rakietami, które lecą na 250 km, potrzebny jest do tego żołnierz należący do obsługi. Bo rakietę Storm Shadow, czy też taką jak Taurus niemiecką, która leci na 500 km, podpina się do samolotów, ale jej trajektoria lotu jest już liczona z ziemi, ze specjalnej obsługi. No i tu jest obawa, czy Ukraińcy nadzorują te systemy sami, czy robią to na miejscu Brytyjczycy, jak sugerował, a nawet wprost mówił niedawno, o czym wczoraj was również informowałem, kanclerz Niemiec Scholz. Ale wróćmy do tego spotkania w Waszyngtonie. Oto Joe Biden, zapytany co sądzi o słowach Putina, że taki atak doprowadzi na kraje NATO klęskę, doprowadzi do wojny z Rosją, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział reporterom: nie myślę wiele o Władimirze Putinie. O, faktycznie bardzo zabawne. Natomiast jeżeli się graniczy z krajem, w którym jest wojna prowadzona przez Putina, to już trochę się myśli. W odpowiedzi na krzykliwe pytanie, jak szybko jest gotowy pozwolić Ukrainie wystrzelić rakiety głębiej w kierunku Rosji, Biden dodał: omówimy to teraz, podczas tego spotkania. No ale później się okazało, po 40-minutowym spotkaniu w owalnym gabinecie, że jednak nie teraz. Może Biden powiedział za dużo.
Na tym kierunku działają również byli brytyjscy politycy. Oto były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w momencie, w którym trwało spotkanie w Białym Domu, wywierał presję w ten sam piątek, spotykając się z Załęskim w Kijowie i wzywając Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, aby pozwoliły temu krajowi, już chciałem powiedzieć zakazaną nazwę, używać rakiet dalekiego zasięgu obu krajów, czyli Storm Shadow, Scalp i jeszcze jest ATACMC przeciwko celom na terytorium Rosji. I Johnson dodał, każdy mijający dzień oznacza więcej bezsensownych i tragicznych strat ukraińskich. No, oczywiście Brytyjczycy bardzo lubią posługiwać się cudzymi żołnierzami w wojnach, które bezpośrednio ich nie dotyczą, a oni później odcinają sobie kupony. Tutaj jest mowa oczywiście o przelewaniu krwi, natomiast nikt na poważnie tego nie bierze. Były konserwatywny sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Grant Shapps, powiedział, że spotkanie Bidena i Stramera musi przynieść jeden rezultat. Ukraina musi być w stanie uderzyć za pomocą Storm Shadows wewnątrz Rosji, jeśli Rosja będzie nadal przeprowadzać ataki na ten kraj z tych miejsc. Użycie pocisków Storm Shadow opiera się częściowo na technologii amerykańskiej. No, dlatego urzędnicy uważają, że zgoda Bidena jest kluczowa do tego procesu. I teraz pytanie, skąd zmiana nastawienia? Od deeskalacji, o której nieustannie mówiono, po wydanie tak kluczowej zgody lub nawet zastanawianie się na poważnie nad tą zgodą. Polityko informuje, że Waszyngton i Londyn zaczęły zmieniać swoje stanowisko w związku z dużą dostawą irańskich rakiet do Rosji. Brytyjskie władze uważają nawet, że te rakiety znacząco wzmocnią siłę ognia rosyjskiej armii, zwłaszcza gdy siły rosyjskie posuwają się na wschód Ukrainy, zbliżając do wspomnianego wczoraj przeze mnie Pokrowska, prawda? Znanego jako zachodnia brama Donbasu. Tutaj pojawiają się też Francuzi, którzy zaczynają poważnie podważać optymizm wywołany ofensywą kurską, no czyli wjechaniem żołnierzy kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, na terytoria rosyjskie. Francuska telewizja France 24 powiedziała, że wojska rosyjskie zbliżają się coraz bardziej do wschodniego miasta Pokrowsk, czyli ważnego węzła logistycznego dla nielicznych i słabo uzbrojonych sił Kijowa, a to skłoniło niektórych analityków we Francji do zakwestionowania zasadności błyskawicznej ofensywy ukraińskiej na terytorium Rosji, której celem było odwrócenie uwagi Moskwy od ofensywy na Donbas. Tak wygląda sporządzona przeze mnie mapa tego regionu, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Czerwona, cienka, przerywana linia to jest obecnie linia frontu. Żółta strzałka to jest kierunek frontu. W kółku widzimy miasto, które jest bramą na Donbas, a w kwadracie Krematorsk oraz Słowiańsk. Miasta, które po zniknięciu żołnierzy w Pokrowsku mogą zostać natychmiast osaczone i zajęte. Chodzi więc o to, że Rosja miała celowo odpuścić wejście na fragment swojego terytorium i odwracając uwagę, nacierać strategicznie na dla niej najważniejsze miejsca, czyli na bramę Donbasu. Nie jestem ekspertem od wojskowości. Po prostu logicznie staram się analizować fakty i przedstawiam wam to, co przedstawiają zachodnie media, bo na polskie nie bardzo mamy co liczyć. I teraz końcówka. Co uważają w tej sprawie Amerykanie? Otóż w kwietniu roku 2024, dokładnie 10 kwietnia, kiedy my oczywiście ganialiśmy się przed pomnikiem smoleńskim, przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych swój raport złożył generał Christopher G. Cavoli, czyli szef dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO na Starym Kontynencie. Nie zrobiłem więc nic wielkiego, ale wszedłem sobie na stronę tegoż departamentu, tak ona wygląda, przesłuchałem 2 godzin pytań i zapoznałem się z transkrypcją przesłuchania. I chcę się teraz z wami pewnymi elementami podzielić. Oto co mówił Mike Rogers, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów. Bardzo ważna persona. Zmagamy się z trudnymi czasami, mówiąc delikatnie, na europejskim teatrze działań. Brutalna, niesprowokowana wojna Rosji niszczy kraj, którego nazwy nie wolno wymieniać, od ponad 2 lat. Ich siły demolują miasta i niszczą niewinne życia na skalę, jakiej nie widzieliśmy od czasów II wojny światowej. Zróbmy sobie teraz pauzę. Pamiętajcie o tym, że jest to przedstawiona perspektywa amerykańska. Ważnego amerykańskiego polityka, który jest szefem bardzo ważnej komisji. Więc wszystko, co tu jest mówione, traktujcie jako wizję świata zza Atlantyku. To jest bardzo ważne, żeby sobie przestawić ten mechanizm w głowie. Wróćmy do Rogersa.
Ponadto Rosja zwraca się do Chińskiej Republiki Ludowej, Iranu i Korei Północnej, aby podtrzymać swoją kampanię w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać. Kraje te tworzą wzajemne powiązania strategiczne oraz partnerstwa w próbie zakwestionowania istniejącego porządku. Robimy pauzę. Chodzi oczywiście o porządek amerykański. No, zakładamy, że Chiny, Indie, Brazylia, w ogóle cały BRICS, Rosja, ten porządek właśnie od kilku lat solidnie podważają, a już szczególnie robią to Chiny. Więc amerykański oficjel mówiący o zakwestionowaniu istniejącego porządku mówi o kwestionowaniu tego, co oni narzucili światu. Nie oceniam, czy dobre, czy złe, żebyśmy mieli świadomość, o co chodzi, co się kryje za hasłem istniejący porządek. No i czy faktycznie jest to porządek. To jest głęboko niekorzystne dla interesów narodowych Stanów Zjednoczonych, a Rosja nie wykazuje żadnych oznak zatrzymania się. Rosja nie zamierza też zatrzymać się w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać. Rosja stanowi chroniczne zagrożenie, mówi polityk. W ciągu ostatnich 26 miesięcy tej wojny USA i nasi partnerzy dostarczyli ogromne ilości kluczowej amunicji i sprzętu naszym kolegom. Upewniliśmy się, że wiedzą, jak używać swojego nowego sprzętu i jak go konserwować. Niemniej jednak Rosja kontynuuje swoją brutalną kampanię. W międzyczasie Ukraina pozostaje niemal całkowicie zależna od zewnętrznego wsparcia, aby utrzymać się w tej walce. Powagi tej chwili nie można przeceniać. Jeśli nie będziemy kontynuować wsparcia dla tego kraju, może ten kraj przegrać. Teraz wypowiedź, moi mili, generała Christophera G. Cavoli, czyli szefa dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO na Starym Kontynencie. W ciągu ostatniego roku nastąpiły głębokie zmiany w NATO. Mamy nowe plany wojenne. Po raz pierwszy od 35 lat mamy nowy model sił i nowy model gotowości. Oznacza to, że mamy ponad 700% więcej dostępnych europejskich żołnierzy dla naczelnego dowódcy sojuszu niż jeszcze przed kilkoma laty. Mamy usprawnioną i skoncentrowaną strukturę dowództwa. Mamy nowe uprawnienia, które dają mi możliwość reagowania kryzysowego w odpowiednim czasie, a europejskie rządy wspierają te zmiany organizacyjne konkretnym wzrostem inwestycji. I tutaj stop. O jakie zmiany chodzi? O jakie chodzi uprawnienia? Między innymi takie, które nadała żołnierzom amerykańskim Polska. Było o tym głośno? Niekoniecznie. Media milczą. Amerykanie dostali więcej uprawnień do funkcjonowania na terytorium, jako wojsko, na terytorium Rzeczpospolitej. O tym można zrobić inny program. To też nie jest kwestia i przedmiot oceny, natomiast mówię, jakie są fakty, tak abyście sami wyciągnęli sobie wnioski. Wróćmy do stenogramu z przesłuchania. Stany Zjednoczone wkraczają w erę bezprecedensowego zagrożenia. I znowu stop. Nagle rozmywa się ta historia z kraju, którego nazwy nie można wymawiać, na Stany Zjednoczone. Już nie ma mowy o walce bohaterskiego kraju, jest mowa o Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, Stany Zjednoczone wkraczają w erę bezprecedensowego zagrożenia, czyli że USA jest zagrożone. Każdy z nich wyraża poważne obawy dotyczące tego, jak Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna współpracują, aby zmniejszyć globalny wpływ Ameryki, zaszkodzić naszym sojuszom i podważyć nasze bezpieczeństwo narodowe. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, gdzie Iran i Korea Północna zbroją Rosję z zabójczym skutkiem. W zamian otrzymują zaawansowane technologie i inne nielegalne wsparcie od Putina. I choć Chiny jeszcze nie dostarczały broni Rosji, zapewniają Putinowi kluczową pomoc ekonomiczną i bezpieczeństwa, w tym materiały i komponenty o podwójnym zastosowaniu do produkcji broni. Kim i Ajatollah, przypominam, mowa o Ajatollahu, bo to była rzecz z kwietnia. To przesłuchanie miało miejsce w kwietniu tego roku. I wracamy. Więc Kim i Ajatollah chętnie wspierają brutalną inwazję Putina na kraj, którego nazwy nie wolno wymieniać, ponieważ wiedzą, że zwycięstwo Rosji poważnie podważy wiarygodność amerykańskiego odstraszania i narazi naszych partnerów na niebezpieczeństwo. To zielone światło, na które ci despoci czekali od dekad. Zwycięstwo Rosji ośmieli Kima z jego i Ajatollaha do konfrontacji z Koreą Południową, Tajwanem, Izraelem, a ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi w nowy, istotny sposób. Obawiam się, mówi generał, że Putin wykorzysta zwycięstwo w kraju, którego nazwy nie wolno nam wymieniać, jako trampolinę do inwazji na Europę Wschodnią.
Nie możemy do tego dopuścić. Musimy przywrócić amerykańskie odstraszanie. Od początku wojny polityka prezydenta Bidena wobec Ukrainy była naznaczona wahaniem. To już mówią politycy podczas tego spotkania. Każdy główny system broni, który Stany Zjednoczone dostarczyły, od Stringerów po Abramsy, pojawiły się dopiero po poważnej presji kongresowej i zazwyczaj docierała ona z opóźnieniem i w niewystarczających ilościach. Wahania prezydenta nie tylko przedłużały wojnę i zwiększały koszty w dolarach i życiu ludzkim. Tymczasem sankcje Stanów Zjednoczonych nie zdołały znacząco osłabić machiny wojennej Putina. Odnośnie sankcji mówiliśmy o nich szeroko wczoraj, bo okazuje się, że trwają właśnie negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Rosją, prowadzone pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat zniesienia części sankcji nałożonych na Moskwę w celu odtworzenia inicjatywy czarnomorskiej, dzięki której kraj, o którym dziś mówimy, a który prowadzi wojnę z Rosją, może eksportować zboże Morzem Czarnym. Zachód, jak widać, niekoniecznie jest stabilny w swoich postanowieniach, bo z jednej strony jest mowa o tym, że szykuje się poważna konfrontacja, krytykuje się kraje, które znoszą sankcje lub tych sankcji nie nałożyły, krytykuje się kraje, które gospodarczo wspierają Rosję w jej poczynaniach. Tymczasem z jednej strony mamy Turcję, która przecież należy do NATO, a dalej handluje z Rosją, a z drugiej strony mamy Organizację Narodów Zjednoczonych, która w imieniu Unii Europejskiej prowadzi negocjacje z Ławrowem, jak odzyskać Morze Czarne dla przepływu towarów z Ukrainy, a z drugiej strony jak ograniczyć sankcje na rosyjskie firmy, czy też na spółki nawet państwowe. Tymczasem Mike Rogers, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, kontynuował. Prezydent powinien wykorzystać miliardy zamrożone w rosyjskich aktywach, aby wesprzeć ten kraj i powinien uzbroić ten kraj. Aby to się stało, Kongres musi uchwalić dodatkowe środki na bezpieczeństwo narodowe. Jeżeli Stany Zjednoczone nie będą w stanie wysłać dodatkowej broni do tego kraju, Putin wygra. I teraz, moi drodzy, bardzo ważne, posłuchajcie. Przypominam moim kolegom, że niemal wszystkie pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie kraju, który prowadzi wojnę z Rosją, nie opuszczają naszego kraju. Trafiają bezpośrednio do amerykańskich firm i pracowników, aby produkować więcej broni w szybszym tempie. Wiedzieliście o tym? Niemal wszystkie pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie Ukrainy, nie opuszczają tego kraju, trafiają bezpośrednio do amerykańskich firm i pracowników, aby produkować więcej broni w szybszym tempie, powiedział publicznie szef amerykańskiej komisji wywiadu. I słusznie, bo na wojnie się zarabia. Z jednej strony dają pieniądze na wsparcie, ale idzie ono przez amerykańskie firmy zbrojeniowe, czyli pompują gospodarkę amerykańską. To nie jest tak, że ktoś im wysyła pieniądze. Oczywiście poza Polską. Polacy wysyłają pieniądze, tamci wysyłają do Ameryki i kupują broń. Błyskotliwe, prawda? Ale idźmy dalej i teraz najważniejsza rzecz. To finansowanie ożywia naszą bazę przemysłu obronnego po dekadach atrofii, co jest dokładnie tym, co musimy zrobić, aby przygotować się na potencjalny konflikt z Chinami. Ale nie możemy tego zrobić sami. Prezydent musi zmusić naszych europejskich sojuszników do większego zaangażowania. Dobrze jest słyszeć to otwarcie, moi drodzy, że jesteśmy małym trybem i że Amerykanie szykują się już de facto na starcie nie z Rosją, a z Chinami. O tym jednak w nadwiślańskich mediach nie usłyszycie. A z naszym przekazem możemy docierać do widzów tylko dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w imieniu swoim własnym i zespołu w PAS. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to wspólnie tutaj robimy ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do komentarza podczepionego pod tym filmem oraz do jego opisu filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, bo bardzo lubimy kawę, lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Wczorajszy fragment świetnego utworu napisanego przez kabaret z lat 70., czyli Salon Niezależnych, przypadł wam do gustu. Pomyślałem, że puentując dzisiejszy program, przedstawię całość tego wiersza. W pełni oddaje on, tak uważam, to, o czym dziś też mówiliśmy, co może nie wybrzmiało bezpośrednio, ale jednak ta audycja była również o tym. O tym, że media zajmują nam głowy bzdurami. Zobaczcie,
Ja nie oglądam telewizji, większość z was również, ale w internecie można sprawdzić. Zobaczcie, czy dzisiaj, bo wczoraj już sprawdziłem, że tak było, że tak nie było. Zobaczcie, czy dzisiaj główne wydania różnych tam wiadomości i serwisów informacyjnych podadzą te dane, które wam dzisiaj przekazałem, a przecież bardzo istotne dla naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa. Wczoraj nie podano. A czy dzisiaj to zrobią? Szczerze wątpię. Zajmują się najczęściej bzdurami. I o tym właśnie jest ten utwór, z którym chciałbym was zostawić. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb do świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łojdi Riri dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. W telewizji czterej znawcy od nawozów i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, że elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać można końcówkę od banderoli. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci. Zastrzelonych pod Nairobi pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Usia, siusia, cepeliada w ogródeczku panna Mania, chmurka się przejęzyczyła, no jaja nie do wytrzymania. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasjera za kradzież 4000, 4 lata, 5 miesięcy. Patrzy prawy obywatel dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci, do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja, matka, z gazet dzieci do zrobienia. Żona jakby trochę z radia, a ty cały z obwieszczenia. I to nam robią media. Czuwaj.